To jajko sobie pomyśli w środku, że jest jakaś dyskoteka chyba. Witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale, z tej strony Ahrelek. W dzisiejszym filmiku chciałbym Wam zaprezentować pierwsze prześwietlanie jajek przepiórczych. Mamy 5. dzień, tak więc idealna pora na pierwsze prześwietlanie, żeby zobaczyć co, ile jest zalężonych, ile nie. Ale oczywiście przed tym wszystkim zapraszam Was wszystkich do zasubskrybowania mojego kanału, żeby być cały czas na bieżąco, żeby Was oczywiście nic nie ominęło. I zaczynajmy. No więc tak, mamy tutaj znowu przygotowane specjalne miejsce do nagrywania, można tak powiedzieć. I zacznę może od tego, że po tylu latach inkubacji i prześwietlaniu stwierdziłem, że zamówię sobie owoskop. Tylko że jest jeden problem, ponieważ mój wewnętrzny Janusz skusił się na dość tanią, można powiedzieć, ofertę na Allegro. I szczerze powiedziawszy, nie wiem czy dobrze będzie go zareklamować, czy nie zrobię antyreklamy, ale no powiem Wam tak, że jestem szczerze, może nie spełnia oczekiwań, które myślałem, że będzie spełniać. No ale co też można oczekiwać od owoskopu za 40 zł. Tak więc tak jak mówię, połasiłem się na tańszy egzemplarz, a niestety to nie jest to, co chciałem dostać. Tak więc prawdopodobnie będę się posiłkował i tym spróbuję, zobaczę, bo są plusy, minusy. Zaraz Wam pokażę zresztą jaka jest różnica, sami stwierdzicie. I zaraz ruszamy do prześwietlenia jajek, tak więc już gaszę i zaraz to sprawdzamy. Tak więc tutaj mamy specjalny kabelek, którym podłączamy owoskop. Tutaj mamy sam owoskop i dodatkowo dwie końcówki do zwykłych jajek. I to, co będzie nas dzisiaj bardziej interesować, czyli wkładka do jaj przepiórczych. Mocujemy ją w ten sposób. I no teraz Wam tego nie załączę, bo mam wszystkie kontakty pełne. Ale zaraz to zrobimy, ponieważ owoskop potrzebuje stałego podpięcia pod prąd. No i tak mniej więcej wygląda samo świecenie, same działanie tego owoskopu. Tak więc wstępnie niby nic. Zaraz Wam pokażę dla porównania jak zazwyczaj oświetlałem latarką. Tak więc no, to jest po prostu rozproszone światło. A teraz porównamy na jajku. No więc tak, mamy już same jajo. I możemy go prześwietlić w sposób taki, że przykładamy owoskop do jajka. Jak możecie zauważyć, z tego co na plusy, to przede wszystkim, że nie ma żadnego rozproszonego światła. I mogę go Wam w dość dobry sposób pokazywać, jak prześwietlam jajka. I możecie zauważyć, że jest tutaj dość mocno rozwinięty zarodek, ale to zaraz omówię. I teraz dla porównania prześwietlanie telefonem. Zarodek jest bardzo, bardzo dobrze oświetlony. Przede wszystkim jest lepiej oświetlony i w lepszy sposób możemy to sprawdzić, ale znowu muszę uważać na prześwietlenie, ponieważ tutaj nie ma specjalnego tego właśnie takiego kołnierzyka na tym telefonie i dość często tutaj możemy o rozproszone światło, które Was będzie oślepiać, nic nie będziecie widzieć i oświetla moją rękę, którą będzie troszkę ciężej po prostu tutaj teraz z oglądaniem tych jajek, lecz jest po prostu on silniejszy i co do tego jeszcze czasami zdarza się, że owoskop ma problemy ze świeceniem. No widać, że to jest jakaś chińszczyzna, no powiem Wam tak, ale no spróbujemy, zobaczymy, jeszcze się zastanowię nad tym, czy go nie oddać, czy nie. Jak na razie jako tako prześwietla jajka. No więc teraz tak, bierzemy się za prześwietlanie tych właśnie oto jajek. Będzie to troszkę trwało, ale no, bez poświęcenia nie mam po prostu efektów. Tak więc zaraz Wam pokażę mniej więcej tu na jakimś jajku jednym. Na przykład na tym. Tutaj mamy jajko od przepiórki. I te jajko dosyć łatwo będzie nam prześwietlić i sprawdzić, jak tam się ma zarodek, ponieważ jak możecie zauważyć, nie ma dużo tych ciemnych plam, które zazwyczaj nam zakłócają oglądanie, prześwietlanie jajek. Najlepiej właśnie to widać na tej jasnej stronie, ponieważ jest tam parę jajek, widzę, co praktycznie są całe czarne, tak więc będzie troszkę trudno je prześwietlić, ale zobaczymy. I przede wszystkim najważniejsza część, gdzie dokładnie prześwietlamy jajko. To zresztą zobaczycie, jak będziecie prześwietlać, ale jajko ma taką, można nazwać bardziej okrągłą końcówkę i spiczastą. W okrągłej końcówce, czyli tak bardziej tępej, znajduje się pęcherzyk powietrza, przez który bardzo łatwo będzie nam oświetlić jajko i on całe jajko nam oświetli od środka, tak więc najlepiej po prostu przykładać owoskop, latarkę, komórkę, nie wiem czym prześwietlacie, z tej strony. Tak więc gasimy światło i prześwietlamy. No i tutaj, jak możecie zauważyć, przykładamy owoskop do jajka, albo raczej jajko do owoskopu i co możemy zauważyć? Jest tutaj ładny zalążek przepiórki. Jak na 5 dni dość dobrze tutaj można go zauważyć, nawet dla osób, które nie są wtajemniczone w tym wszystkim i nie będą sobie jako tako za pierwszym razem dobrze radzić z prześwietlaniem. Zapewne zobaczą po prostu te naczynka krwionośne, które znajdują się po prostu już na dość dużej części, dość dużej powierzchni jajka. To właśnie są takie te czerwone nitki, które sugerują nam, że pisklaczek w środku po prostu żyje. Jeżeli nie będzie tych takich czerwonych, ale to później wam pokażę w następnych, kolejnych właśnie prześwietleniach. Jeżeli okaże się, że jajko było zalężone, zalążek jest, ale znikną naczynka, to znaczy, że jajko obumarło, a raczej pisklaczek. Jak na razie, tak jak mówię, nie będę wam tutaj mącić w głowach. Na razie zajmiemy się tym etapem, czyli jak widzimy tutaj te właśnie czerwone naczynka są i w środku taki poruszający, jak poruszymy troszkę tym jajkiem, w środku jest taka galaretowata kawałek, takiej właśnie taka kruszynka i to jest właśnie nasz zalążek, który tam swobodnie pływa w tym jajku. Przez to właśnie go odwracamy, żeby ten pisklaczek, ten zarodek nie przykleił się do skorupki, ponieważ to uniemożliwi mu dalszy rozwój. Dlatego jest ważne to, żeby cały czas przewracać systematycznie jajka w inkubatorze. Tak więc te jajko odkładamy, ponieważ jak widzicie zalążek jest. I teraz, żeby pokazać wam różnicę między zalężonym, niezalężonym, jeżeli będzie jakieś obumarłe, zobaczymy, ponieważ jeszcze nie prześwietlałem, tak więc muszę to najpierw zrobić, to zaraz wam pokażę różnicę, tylko no tak jak mówię, najpierw sobie prześwietlę bez wizji, żebym później mógł wam pokazać różnicę. No i tak, ja jestem już po pierwszym prześwietlaniu jajek w inkubatorze. Troszkę się tu luźniej zrobiło, ale nie za dużo. Wiadomo, zawsze coś odpadnie, zawsze coś jest niezalężonych. Chyba że no, mamy swoje jajka, to jest większe prawdopodobieństwo, ponieważ już raz miałem, że była cała stówka, wszystko było zalężone. Tutaj mam jajka niestety do wyrzucenia. 5 jajek od Chinki. I tutaj mam tak, te jajka są niezalężone i te 3. Tutaj mam jajka, które były zalężone, ale niestety obumarły. Zaraz wam pokażę mniej więcej, jak to wszystko wygląda w środku. Procentowo, jeżeli sobie to wszystko przeliczyłem, zalężone, niezalężone, tak więc Japonka wychodzi około 80%. Tak więc jest to dobry wynik, wiadomo, zawsze może być lepszy i lepiej, ale naprawdę jest, jak właśnie na kupione jajka, to jest naprawdę dobry wynik, bardzo dobry nawet bym powiedział, bo tak normalnie taki przedział właśnie procentowy zalężonych jaj jest między 75-80, to jest taki można powiedzieć normalny przedział. Jeżeli jest mniej, no to wiadomo, były to słabsze jajka, a jeżeli mamy więcej procent, no to wiadomo, że już te jajka były naprawdę z dobrego źródła. I Chinka, okazało się procentowo, że naprawdę dość dużo jest ich zalężonych, właśnie tylko te 5 wyrzuciłem i Chinka wyniosła 85% zalężonych, tak więc jest troszkę lepiej. ale z jej, tych japońskich przepiórek też jestem bardzo zadowolony, że nie odpadła ich połowa. A teraz wezmę się za prześwietlenie tych i wam pokazanie oczywiście, jak to mniej więcej ma wyglądać. Już wam powiem, że ten owoskop idzie do zwrócenia, ponieważ tak mnie zdenerwował. Po prostu, no, on to nie jest owoskop, tylko stroboskop. Bo tego się naprawdę nie da się na to patrzeć, nie da się tym pracować. Na pewno jeszcze z tyłu pisze gdzieś Made in Japan, nie? Takie chińskie dziadostwo. No ale dobrze. Spokojnie. No więc tak, bierzemy się za prześwietlanie. O, patrzcie, dziwne jakoś działa. A chyba musiałem na niego nakrzyczeć, a jednak nie. Patrzcie. I to jest tak, on świeci, dopóki nie przyłożę do niego jajka, nie? Bo to jest tak po prostu, nie wiem, o co w tym chodzi. O, dobra, no, póki działa, wam pokażę. Jak nie, to go wymienimy na telefon. Tutaj widzimy, jajko jest puste. Nie ma w nim zalążka, nie ma w nim po prostu nic. Jeżeli dobrze się przyjrzymy, to w środku zauważymy tylko żółtko. O, tutaj jest w tym miejscu. I takie jajko niestety jest do wyrzucenia. Tak samo jest w jajku tutaj. Tutaj jest troszkę inaczej. Tak jak widzicie, inaczej jest zbudowana skorupka. Te jajko jest, tak zachodzi na taki zielonkawy kolor, ale też możemy zauważyć, że w środku nie ma po prostu nic. Idźmy dalej, jeszcze tutaj właśnie przejrzymy. Tutaj znowu jest na żółto, inna struktura skorupki, ale też widać, że nic w jajeczku nie ma. Same żółtka. Tutaj to jajko, które znaczyłem, do pokazania wam też się okazało, że jest puste. Tutaj także jest było, o, już widzicie? Widzicie? Tak to właśnie działo. Tutaj jest właśnie to jajko, które, o, widzicie? Tak właśnie działa ten super stroboskop. Tutaj jest jajko, które było dosyć... Tutaj jest jajko... No i nie pokażę wam tego, nie? Bo, bo ja nawet się nie ruszam. A to po prostu żyje własnym życiem. Wracamy do telefonu. Jednak telefon od tylu lat stosowany jest najlepszy. Tutaj jak widzicie, jajko troszkę było niekształtne. No i niestety jest puste. W środku nie ma nic. Przejdźmy dalej. Jeszcze wam tutaj kilka jajek właśnie pokażę do porównania. To są jak na razie wszystko jajka puste. Po 5 dniach inkubacji. Tutaj jak możecie zauważyć, jest troszkę trudniej, ponieważ jajko jest nie aż tak bardzo przejrzyste, ale w tym jajku też nic nie ma. Jeżeli oczywiście jesteście początkujący w inkubacji i nie jesteście sobie po prostu pewni, zostawcie takie jajko do następnego prześwietlania i wtedy się powinno wszystko wyjaśnić. I teraz przejdziemy, tutaj mam tych 7 jajek, które obumarły niestety, i zaraz wszystkie prześwietlimy, pokażę wam co i jak. Tutaj mamy jajeczko, jak możecie zauważyć, które zostało zapłodnione, było zalężone, ale niestety obumarło. I co może nam świadczyć ten krwawy krąg? Nie wiem, czy tutaj całkowicie go będziecie widzieć, ale jest tutaj taki krążek właśnie narysowany. Z jednej strony bardziej, z jednej strony mniej. I to nam świadczy o tym, że w środku tego krążka zaczął się rozwijać zalążek, ale niestety z nie wiadomo jakich przyczyn został, po prostu obumarł i pozostawił po sobie taki ślad. Tak więc jajko wiadomo, że było zalężone, ale niestety obumarło. Tutaj przejdźmy do następnego. Co tutaj się działo? Aha, tutaj jak możecie, nie wiem czy dobrze to będzie widoczne, czy nie, o, może tutaj, widzicie w środku? Porusza się tam kawałek takiego czerwonego naczynka. Było to jedno z tych większych naczynek. Małe się już rozłożyły i został tam jeden taki większy po prostu naczynek, który też nam świadczy o tym, że jajko niestety obumarło. Następne jajko. Te jajko okazało się jeszcze, że przez moje sprawdzanie jeszcze przeszedł jedno właśnie takie jajko pęknięte, ale też jest do wyrzucenia. Tutaj właśnie też, tutaj możecie zauważyć, jest taka czerwona plamka, która świadczy o tym, że jajko jest obumarłe. To... Następnie tutaj znowu mamy taki czerwony krążek tutaj znajduje się. Tutaj nie ma krwawego krągu, ale są takie pozostałości po naczynkach, które także o tym świadczą. Dalej. Teraz dokładnie nie wiem, co tutaj było, ale też na pewno zostało... Tak, tutaj też jest taki mały kawałek naczynka. No i tutaj także jest, jeżeli możecie zauważyć, krwawy krąg. Krwawy krążek właśnie, który świadczy o tym, że był zalążek, ale niestety obumarł. I to by było na tyle z japońskich. Tutaj jeszcze mam jajka chińskie, ale one są, jak możecie zauważyć, puste. W nich tutaj nic nie ma, ani jedno jajko nie obumarło. I teraz dla porównania pokażę Wam jeszcze jajka, które są aktualnie w inkubatorze, ale są zalężone, ponieważ są zostawione, ponieważ są zalężone. I tu mam takie właśnie 3 jajka specjalnie zostawione Wam do pokazania. Tutaj możecie zauważyć, w jajku znajduje się bardzo dużo właśnie tych różnego rodzaju naczynek, co bezpośrednio nie pokazuje nam tego zalążka, który znajduje się w środku, ale to jajko jest zalężone. Tutaj właśnie możecie zauważyć, że dookoła są wszędzie naczynka, a w środku, jeżeli poruszam jajkiem, jest właśnie zalążek. I jeszcze jedno, nie, jeszcze dwa. Tutaj mamy takie jajko dosyć trudne do rozpoznania, ponieważ zalążek jest mało widoczny, ale jest widoczny. Możecie zauważyć, na środku jajka właśnie jest zalążek, który się porusza, a dookoła niego są różnego rodzaju właśnie naczynka. I teraz jest jedno jajko, które jest dosyć trudne w rozpoznaniu, ponieważ to jajko jest troszkę inne. U niego nawet ten pęcherzyk powietrza jest przesunięty w jajku w inną stronę. I trudno nam go prześwietlić, ale jeżeli się przyjrzymy, to jest tutaj taka czerwona plamka, w której znajdują się naczynka. Nie wiem, po prostu tego troszkę telefon teraz, jak jest ciemno, nie wyłapuje, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że są tam naczynka. I tak to się mniej więcej wszystko prezentuje. Tutaj Wam jeszcze pokażę, o tutaj na przykład także jest widoczna naczynka i widoczny zalążek. No i tak by to mniej więcej u mnie wyglądało właśnie z prześwietlaniem jajek, tak więc teraz już wiemy, na czym stoimy. Wiem, że opłaca mi się inkubować te jajka, że po prostu nie są wszystkie puste. Z wyników bardzo się oczywiście cieszę. Tak więc myślę, że pomogłem Wam mniej więcej może nie, że zrozumieniu, ale w przyszłym prześwietlaniu, żeby po prostu wiedzieliście, jak to dokładnie zrobić, czego oczekiwać i jak rozpoznać jajko w środku, czy jest zalężone, czy nie, czy może obumarło. Oczywiście za niedługo powinny się ukazać kolejne filmiki z kolejnych prześwietlań, no i oczywiście z lęgów, ale najpierw muszę jeszcze do tego odchowalnik oczywiście nowy przygotować, tak więc będzie się troszkę działo jeszcze. No ale jeżeli dzisiejszy filmik Wam się spodobał, jeżeli wynieśliście coś z niego, oczywiście zostawiajcie łapki w górę. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do kontaktowania się ze mną pod filmikiem, za pomocą mojej stronki na Facebooku. Zapraszam Was także do innych mediów typu Instagram, ponieważ tam także jest firmowe konto, do którego chętnie zapraszam. Tak więc do zobaczenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Cześć.